Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Cieszę się, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek Was zainteresuje. Dzisiaj opowiem Wam o takich moich 10 hitach, które warto zobaczyć na Netflixie. Będą to i filmy, i seriale, i jest jeden program. Więc mam nadzieję, że każdy tutaj z Was znajdzie coś dla siebie, coś Was zainteresuje i zobaczycie. Pewnie niektóre z tych tytułów już znacie, ale mam nadzieję, że wybrałam też takie, o których będziecie słyszeć po raz pierwszy i właśnie może Was zainteresują i będziecie mieć co oglądać wieczorem. Jeszcze na wstępie tylko dodam, że jeżeli coś tam koło mnie będzie latać, to mam po prostu dwie olbrzymie muchy tutaj przy oknie i one za Chiny po prostu nie chcą wylecieć, więc mogą nam troszeczkę dzisiaj przeszkadzać w nagraniu tego filmu, ale mam nadzieję, że nie będzie to aż tak denerwujące. Nie przedłużam, zaczynamy. Pierwszy tytuł, jaki chciałabym Wam polecić, to jest serial, który już polecałam Wam chyba 2 lata temu, ale mam nadzieję, że nie wszyscy z Was zobaczyli i po dzisiejszym właśnie filmie postanowicie jednak ten serial zobaczyć. Mowa tutaj o serialu Riverdale. Tak mi się wydaje, że właśnie dwa lata temu Wam go polecałam, z tego względu, że jest naprawdę niesamowicie wciągający. Teraz chyba jest już 6. sezon na Netflixie, tak mi się wydaje. Czekam na kolejne odcinki, bo akcja jest cały czas bardzo wartka, cały czas się coś dzieje nowego, są jakieś nowe wątki. Natomiast każdy wątek jest z sobą powiązany, co mi się podoba. Ciężko powiedzieć, jaka to jest dokładnie historia, z tego względu, że każdy sezon ma właśnie swoje wątki, zupełnie inne od poprzedniego sezonu. Mimo wszystko gdzieś tam się te losy bohaterów zazębiają, cały czas dowiadujemy się czegoś nowego, czegoś zaskakującego. Każdy odcinek trzyma w napięciu. Jeżeli szukacie czegoś, co jest troszeczkę thrillerem, co ma też lekkie zabarwienie psychologiczne, to myślę, że ten serial Wam się spodoba. I drugi, który chciałabym Wam bardzo serdecznie polecić, również serial, ale taki mini 6-odcinkowy, może go znacie, bo teraz jest szał na niego w telewizji, cały czas są jakieś właśnie reklamy. Mowa o serialu W głębi lasu. Jest to serial polskiej produkcji na podstawie powieści Harlana Cobena. Mam nadzieję, że tego autora tak się właśnie czyta, tak się wymawia. I powiem Wam, że byłam zdziwiona, że w 6 odcinkach się ta historia tak rozegrała, bo chętnie zobaczyłabym ten serial w dłuższej formie, choć nie ukrywam, że jestem zdecydowanie większą fanką filmów, kiedy mogę całą historię właśnie w szybkim tempie zobaczyć. Natomiast ten serial jest naprawdę wciągający i 6 odcinków no przeleciało nawet nie wiem kiedy. Historia pokazana z dwóch perspektyw. Mamy historię, która się dzieje w latach 90. na obozie, no takich koloniach, no bardziej obóz to był młodzieżowy. I właśnie losy bohaterów pokazane są również w 2019 roku, jak już są osobami dorosłymi. To, czego możecie się dowiedzieć z reklamy, to to, że serial opowiada historię, gdzie właśnie podczas obozu w latach 90. nagle w lesie giną 4 osoby, nie wiadomo, co się z nimi dzieje i po jakimś czasie ciała zostają znalezione, natomiast nie wszystkich osób. Więc historia niesamowicie tajemnicza, bardzo ciekawa, więc jeżeli nie widzieliście, to zerknijcie, naprawdę bardzo fajny jest ten serial. Jak już jesteśmy przy thrillerach, przy zabójstwach, to myślę, że fajny film, który też warto zobaczyć na Netflixie, to jest ich produkcja, on się nazywa Dangerous Lies. To nie jest jakaś super produkcja, to nie jest jakiś film, wiecie, gdzie musicie potem zbierać szczękę z podłogi, ale myślę, że na taki wieczór, kiedy nie wiecie co obejrzeć, to myślę, że będzie dosyć ciekawy, bo mamy znowu tajemniczą śmierć, tajemniczo pojawiające się pieniądze, tajemniczych bohaterów, którzy nagle się pojawiają i tak naprawdę nie wiadomo po co się pojawili, więc myślę, że ta historia może też Wam się bardzo spodobać. Nie chcę tutaj żadnych spoilerów, wiecie, Wam opowiadać, więc tylko będę mówić takimi naprawdę enigmatycznymi zwrotami, żeby właśnie nikomu nie zepsuć zabawy z oglądania. Więc Dangerous Lies myślę, że warto zobaczyć. Główną rolę gra aktorka, która też ma jedną z głównych ról w Riverdale, więc jeżeli kojarzycie Weronikę, to właśnie ta aktorka gra główną rolę w Dangerous Lies i myślę, że fajnie w tej roli wypadła. Ogólnie bardzo mi się też podoba, jak ten film jest nakręcony. Są bardzo fajne ujęcia i ciekawa muzyka. No i właśnie to, że tak naprawdę ten film do samego końca też trzyma w napięciu. Nie jest to super produkcja jakaś naprawdę rewelacyjna, natomiast mimo wszystko myślę, że film jest naprawdę godny zobaczenia, więc Wam polecam. Co my tu dalej mamy? Następnie film, który też Wam polecałam, to jest film, który chyba widział Alex jako pierwszy, tak mi się wydaje, i potem oglądaliśmy go razem. Mowa o filmie hiszpańskim Contratiempo.
też film, który, no to był film rzeczywiście, po którym zbierałam szczękę z podłogi, z tego względu, że on nie dość, że trzymał w napięciu do samego końca, to był niesamowicie tajemniczy. Nam się wydaje, że już znamy rozwiązanie zagadki, po czym wszystko się, wiecie, odwraca o 180 stopni i jesteśmy po prostu ogłupieni i nie wiemy tak naprawdę, kto jest mordercą, czy co się właściwie stało, więc taki jest ten film. Tam właśnie w tle oczywiście jest morderstwo i historia pokazana z różnych perspektyw, bo film nas przeprowadza w taki sposób przez akcję, że widzimy, co się zdarzyło, natomiast za chwilę widzimy tą samą historię, natomiast z innej perspektywy, opowiada to inna osoba i tak naprawdę już później nie wiemy właśnie, kto zabił, o co chodzi właściwie, co się tak naprawdę wydarzyło i naprawdę zakończenie jest niesamowicie zaskakujące i ciekawe, więc jeżeli tego filmu nie widzieliście, to zobaczcie. Wydaje mi się, że to był pierwszy hiszpański film, który widziałam i powiem wam, że bardzo mnie przekonał i zaczęłam częściej oglądać hiszpański filmy, nie tylko właśnie takie thrillery, dramaty, ale też komedie i tutaj mam bardzo fajne filmy wam do polecenia właśnie z tych hiszpańskich. Film, który widziałam już chyba 2 albo 3 razy i bardzo go lubię, ale też z tego względu, że Alex się bardzo z tym filmem jakby utożsamia. Jest to film, on się na niemieckim Netflixie nazywa Ab nach Deutschland. Nie mam pojęcia, jak on się nazywa na polskim Netflixie, więc wszystkie linki do filmów będziecie mieć w opisie pod filmem. I to jest historia chłopaków, którzy no niestety w Hiszpanii, mimo że są wykształceni, nie potrafią znaleźć pracy i postanawiają wyjechać do Niemiec pod wpływem impulsu, bo widzą film pewnego, no taki, może nie film, taki program, pewnego faceta właśnie, który jest Hiszpanem, ale mieszka w Berlinie i zachwala, jakie to życie w Niemczech jest. Natomiast jak oni przyjeżdżają już tutaj właśnie do Berlina, to się okazuje, że życie wcale nie jest takie kolorowe, jak na tym programie, na tym filmie, który oglądali. Jest zupełnie inaczej. Niemcy pokazują się im z takiej typowej niemieckiej strony, jako ludzie punktualni, którzy lubią porządek, którzy są tacy, wiecie, powściągliwi, a wiecie, Hiszpanie wręcz przeciwnie, oni są bardzo otwarci, bardzo pozytywni, spóźnialscy też, na wszystko mają zawsze czas i tutaj te kultury się bardzo zacierają, natomiast cała historia to jest komedia niesamowicie śmieszna. Alex się właśnie z tym utożsamia, no bo tak naprawdę był w tej samej sytuacji, co ci bohaterowie, którzy właśnie do Niemiec przyjechali. Jeżeli chcecie coś, przy czym się wyluzujecie, chcecie zobaczyć jakąś fajną, wesołą komedię, to jest też poniekąd komedia romantyczna, to wam właśnie ten film bardzo serdecznie polecam. Właśnie Ab nach Deutschland. Coś jakby z innej beczki, ale też bardzo śmieszna, wesoła komedia. Die kleine Schweiz, czyli po prostu mała Szwajcaria. O, aż teraz jak sobie przypominam ten film, to mi się śmiać chce. Film opowiada historię małego miasteczka w Hiszpanii. Ja już nie pamiętam, jak to tam dokładnie było w tym filmie, ale oni chyba odkryli jakąś historię, jakąś legendę, że kiedyś właśnie ich miasteczko miało powiązanie ze Szwecją, z Szwajcarią. I oni, właśnie ci mieszkańcy tego miasteczka, postanowili odnowić kontakty właśnie dyplomatyczne z Szwajcarią i zaczęli to swoje miasteczko hiszpańskie, po prostu wiecie, w pełnym słońcu i tak dalej, przerabiać na malutką właśnie szwajcarską miejscowość. Po prostu powiem wam, że historia niesamowicie śmieszna, tam się bez przerwy działy jakieś śmieszne akcje. No i właśnie to, jak oni próbowali się do tej Szwajcarii tak bardzo zbliżyć i stać się tak bardzo podobni, a tak naprawdę nikt z nich, tak mi się wydaje, że żaden z tych bohaterów tam grających nie mówił w ogóle, wiecie, po niemiecku, nie znali tego języka. Próbowali właśnie jakieś stosunki dyplomatyczne ze Szwajcarią stworzyć, co było okupione po prostu niesamowitym śmiechem, bo oni nie znali właśnie języka, nie znali do końca kultury, tylko cały czas się opierali na tej historii, którą znali. No bardzo fajny film, polecam wam, żebyście zobaczyli, jeżeli właśnie chcecie coś naprawdę takiego wesołego. I coś, co też jest wesołe, ale też daje jakby troszeczkę do myślenia. Jeśli się nie mylę, jeśli tak to się czyta, to film się nazywa Tai Mai. Historia właśnie też, film i historia hiszpańska. Kobieta dowiaduje się, że jej córka zginęła chyba w wypadku, czy ogólnie po prostu zginęła. Już nie pamiętam dokładnie, jak to tam było. To nie jest aż tak istotne. Natomiast przed śmiercią chciała adoptować małą dziewczynkę z Tajlandii. No i problem jest tego typu, że
tak naprawdę ta dziewczyna już miała tą dziewczynkę z tej Tajlandii odebrać, ale niestety właśnie zmarła. Jak dowiadują się rodzice tej dziewczyny właśnie o tej sytuacji, no to ojciec mówi, no trudno, tak, taka wiecie jest sytuacja, na pewno znajdą dla niej inną rodzinę, natomiast jej mama bardzo się jakby uparła, że skoro jej córka chciała adoptować tą dziewczynkę właśnie z Tajlandii, to ona tego dokona, ona zostanie jej babcią. Bardzo fajna historia właśnie pokazana, bardzo pięknie przedstawiona Tajlandia, to po pierwsze, ale też właśnie bardzo zabawna historia, bo ta mama wybiera się po odbiór tej dziewczynki do Tajlandii, można powiedzieć, ze swoimi dwiema bardzo szalonymi przyjaciółkami i przez to się właśnie akcja naprawdę robi niesamowicie wesoła. Dodatkowo właśnie pokazany jest ten proces, kiedy nagle się dowiadujesz, że nie możesz zostać rodzicem adopcyjnym. Oni nie chcieli tego, żeby właśnie ta kobieta adoptowała tą dziewczynkę z tego względu, że nie ona była matką do adopcji, tylko jej córka. Więc też jest właśnie ta historia pokazana troszeczkę z takiej smutnej strony. Nie będę wam opowiadać zakończenia oczywiście, ani tam żadnych innych szczegółów, tylko mogę wam powiedzieć, że naprawdę piękna historia. Na dodatek właśnie pięknie pokazana Tajlandia. Nigdy nie była i powiem wam, że aż mi się zachciało tam pojechać, jak zobaczyłam ten film, piękne krajobrazy. No i właśnie duża dawka też fajnego humoru. Zresztą aktorka właśnie grająca główną rolę w tym filmie też jest w Hiszpanii, z tego co wiem, bardzo popularna, bo w wielu filmach już ją widziałam. Alex kicha w tle. Teraz coś z zupełnie innej beczki. Jak coś się pojawia w kinie, to ja zazwyczaj tego nie oglądam, czekam właśnie jak minie to całe zainteresowanie, to i albo wtedy wybieram się do kina, albo czekam aż się pojawi w telewizji, aż się pojawi w kinie. I tak było w przypadku tego filmu. The Star is Born. Każdy ten film zna, nie wiem czy wszyscy z was widzieli, ale jeżeli nie, to polecam. To był film, który właśnie pojawił się w kinach, było po prostu szaleństwo z nim związane. Natomiast ja do tego podchodziłam tak wiecie, na luzie, jak wszyscy się czymś zachwycają, to niekoniecznie musi mi się to podobać. Tak samo było z filmem 365 dni, było po prostu szaleństwo na temat, na punkcie tego filmu i ja się bardzo cieszę, że nie wybrałam się do kina. Zobaczyłam ten film, jak się pojawił na Netflixie i jedno co mogę powiedzieć, to szkoda, że się nie da tego filmu odzobaczyć. Totalnie nie moja bajka, bardzo słaby, no ale nieważne. I właśnie się obawiałam, że z filmem The Star is Born będzie taka sama sytuacja, że wszyscy się zachwycają, że wiecie, cały czas się o tym filmie mówi, a mi się nie będzie podobać. Natomiast właśnie jak się pojawił na Netflixie, to go zobaczyłam i powiem wam, że naprawdę myślę, że bardzo fajna historia. Trudna. W tle oczywiście alkohol, narkotyki, poznajemy człowieka z tej jakby jego słabej strony, że człowiek czasami ma takie momenty w życiu, kiedy jest właśnie słaby, kiedy się poddaje, kiedy jedynym ratunkiem są dla niego używki i myślę, że warto ten film zobaczyć właśnie, żeby może sobie coś po prostu wiecie, uświadomić, spojrzeć na swoje życie z innej strony. Zakończenie zaskoczyło mnie, natomiast troszeczkę się spodziewałam, że ten film się skończy tak, a nie inaczej, ale nie będę wam zdradzać, natomiast myślę, że zaskoczeniem może być dla was to zakończenie, jeżeli tego filmu nie widzieliście. Przy okazji też bardzo fajna taka historia miłości, ale też pracowitości, kariery właśnie muzycznej, jak to wygląda, że my widzimy kolorowe czasopisma albo kolorowe materiały w telewizji, wiecie, jakieś programy, a tak naprawdę nie wiemy, co się kryje po drugiej stronie, jak się człowiek musi mierzyć niestety ze swoimi demonami, więc naprawdę ten film jest ciekawy i to samo bym chciała powiedzieć o takim dokumencie na temat Lady Gagi, o którym wam już kiedyś mówiłam w jakimś vlogu, teraz Niko krzyczy, jak nie Alex kicha, to Niko krzyczy. W każdym razie widziałam właśnie z Lady Gagą fajny dokument, który się nazywa, moi drodzy, Gaga 5'2", nie umiem po prostu w ogóle tego tytułu zapamiętać. W każdym razie ja wam mówiłam, że nie jestem jakąś specjalną fanką Lady Gagi, natomiast po tym filmie na
nabrałam do niej niesamowitego szacunku. Film pokazuje jej przygotowanie do Super Bowl, do jej występu, natomiast to nie jest tylko właśnie taka część biografii, dokument, natomiast jest to również historia pokazująca niesamowicie silną kobietę, która mimo przeciwności, mimo kłód, jakie jej życie rzuca pod nogi, jest niesamowicie pracowita, wie do czego dąży, wie czego chce, mimo swoich upadków cały czas się wznosi, cały czas wchodzi na swoje wyżyny i to jest niesamowite. Myślę, że z takich osób warto brać przykład, niezależnie czy jesteście fanami, czy nie jesteście fanami. W tle też pokazana jest przepięknie rodzinna historia, pełna miłości, pełna ciepła, troszeczkę też niestety smutku, natomiast poznajemy Gagę naprawdę z takiej strony niekontrowersyjnej. Ona jest pokazana w taki, jakby to powiedzieć, ona jest naturalna, ona jest zwykła, taka jak my. Kontrowersyjna czasami też, bo na przykład była tam scena, gdzie ona po prostu siedziała na leżaku chyba bez stanika, przed nią siedziały trzy osoby, nie wiem czy to byli jej menadżerowie, już nie pamiętam, natomiast ona z nimi rozmawiała bez skrępowania, na dodatek był kręcony, wiecie, z boku ten właśnie dokument, czyli na pewno był jeszcze operator kamery, ktoś może jeszcze, a ona się nie przejmowała, siedziała, wiecie, bez stanika i rozmawiała. I było to właśnie nagrywane. Natomiast jest pokazana naprawdę jako taka zwykła, ciepła, pełna miłości dziewczyna, ale też właśnie niesamowicie pracowita. Nie wiem, czy wiecie, ale Lady Gaga, ona się zmaga z jakimiś podobno paskudnymi bólami właśnie chyba od kręgosłupa, które promieniują jej na całe ciało, że ona po prostu nie jest w stanie się ruszyć. Ona musi mieć masaże jakieś, ja nie wiem, ja się na tym nie znam, natomiast wiecie, musi się nią zajmować regularnie fizjoterapeuta, bo dziewczyna nie jest w stanie właśnie się ruszyć. Natomiast to, co potem robi na scenie, to jest niesamowite. Nie wiem, skąd ona czerpie tą energię, ale jest po prostu rewelacyjna, więc jeżeli się chcecie zmotywować, macie jakiś taki okres, że wam się nic nie chce, to uwierzcie mi, że po tym programie, po tym dokumencie na pewno wam się zachce, bo to jest niesamowita siła, jaką ona ma właśnie w sobie. I jeszcze jeden program, tak to jest znowu z zupełnie innej beczki, ale jak go oglądałam, to szczęka opadła mi po prostu do podłogi. Ja od dziecka bardzo lubię oglądać jakieś sztuczki magiczne, bardzo lubiłam w dzieciństwie Davida Copperfielda i różne takie właśnie pokazy magii. I odkryłam program na Netflixie, który się nazywa Magic for Humans. I to jest program właśnie typowo o magii. Sztuczki magiczne są pokazywane, ale fajne jest to, że one są pokazywane w różnych miejscach. Czasami na ulicy, czasami gdzieś indziej, gdzieś na plaży. Wiecie, o co chodzi, że nie ma nudy. Natomiast facet, który właśnie jest magikiem w tym programie, co on robi, to naprawdę, jeżeli jesteście osobami, które nie rozkminiają, a jak to jest zrobione, jak on to zrobił, albo jak ten materiał wideo jest przycięty, zmontowany, że wyszła taka, a nie inna sztuczka, to jeżeli będziecie oglądać właśnie bez tego zastanowienia się, tylko będziecie po prostu chłonąć to, co się dzieje, to będziecie w szoku. Nie będę za dużo wam opowiadać, natomiast jedna sztuczka, która zrobiła na mnie mega wrażenie, była troszeczkę obrzydliwa i nie do końca jakby w moim stylu, ale no nie uszukujmy się, miałam właśnie szczękę do podłogi ze zdziwienia. Facet wyciągnął sobie dosłownie tak z oka torebkę od herbaty i to było serio pokazane, ja po prostu patrzyłam tak między palcami, bo mnie brzydzą takie rzeczy, wiecie, ingerencja w ciało, a szczególnie oczy, natomiast naprawdę wyciągnął sobie po prostu tak, naciągnął sobie oko i było widać, jak po prostu gdzieś tu pomiędzy właśnie tego fałdu skórnego, tej powieki, po prostu wyciąga torebkę. I to nie tylko, wiecie, tą torebeczkę, gdzie jest herbata, ale całość razem ze sznurkiem, z tym papierkiem, który jest na końcu. No po prostu niesamowicie obrzydliwe. Natomiast no byłam zszokowana, ale żeby nie było, bo teraz pewnie wielu z was zraziłam do tego, że to będą jakieś sztuczki, wiecie, obrzydliwe. Nie, facet robi niesamowite, różne przedziwne sztuczki i karciane, i na przykład zjadał jakieś papryczki chili, już też nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, ale zjadł jakąś najostrzejszą podobno na świecie papryczkę chili, po czym robił jednocześnie jakieś sztuczki karciane z młodzieżą,
żeby uzyskać klucz, bo pod tym kluczem, wiecie, na kłódkę było zamknięte mleko, którego mógł się napić, żeby złagodzić właśnie ten smak po tej papryczce, więc to było takie, wiecie, taka bardzo duża sztuczka, natomiast, no nie powiem, robi naprawdę niezłe wrażenie, więc jeżeli lubicie sztuczki magiczne, to Magic for Humans myślę, że Wam się spodoba. No i to by było na tyle. Rozgadałam się troszeczkę. Mam nadzieję, że za dużo Wam nie zdradziłam, ale mimo wszystko powiedziałam na tyle, żeby Was zainteresować. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co Wy oglądacie na Netflixie, co polecicie, filmy, seriale, programy. Ja bardzo lubię dokumenty, więc jeżeli macie coś ciekawego, to polecajcie. Mam nadzieję, że udało mi się na tyle dobrać różnorodne filmy, że każdy właśnie z Was znajdzie coś dla siebie, bo wiem, że różnimy się na pewno gustami, ale dajcie znać, czy coś z mojego polecenia zobaczycie. Jeżeli film Wam się spodobał, dajcie kciuki do góry, będzie mi bardzo miło. Nie zapomnijcie oczywiście o subskrypcji, będziecie wtedy na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami. Pozdrawiam Was, ściskam, buziaki, pa, pa.